Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Komputer to urządzenie, które z powodzeniem może przysłużyć się seniorom. Warto nauczyć się go obsługiwać, na przykład na zajęciach w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Jakie są pierwsze reakcje osób, które korzystają z tych zajęć w ramach działania Centrum Seniora? To są osoby totalnie laicy, tak możemy powiedzieć, czy może już miały jakiś pierwszy kontakt z elektroniką? Przeprowadziłem na ostatnich zajęciach, które mieli w Centrum Seniora, przeprowadziłem ankietę i z tej ankiety wynika, że 79% tych osób, które uczestniczą w Centrum Seniora, w ogóle nie posiada komputera, ani nie miała styczności. 21% osób po prostu miało styczność z komputerem i cokolwiek wie o komputerze. Powiedzmy, co ciebie zaskakuje jako prowadzącego takie zajęcia. Te osoby wbrew pozorom robią szybkie postępy, łapią tego bakcyla komputerowego? Prowadziłem już kiedyś na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który działał przy naszej uczelni, zajęcia z seniorami. I ci seniorzy bardzo szybko łapali bakcyla komputerowego, potrafili się odnaleźć dość szybko i sprawnie. Chciałabym się nauczyć na komputerze. A do czego pani planuje później komputera używać? No właściwie to co, w dzisiejszych czasach no to trzeba. Przynajmniej znać się takie podstawowe na komputerze. Nie ma co się bać. Z tym, że pan dobrze wytłumaczy. Chcę przede wszystkim się nauczyć korzystać z komputera, a później dla własnych potrzeb i tak stopniowo do tajników komputerów dojść. Co pana zdaniem motywuje tych seniorów, pokaźną ich grupę, do tego, żeby korzystać z zajęć komputerowych organizowanych jako część pracy tej codziennej, cyklicznej Centrum Seniora? Wielu seniorów jest obecnych w świecie współczesnym, chcą być obecni współcześnie, chcą nadążać za innymi młodszymi i motywacje są zapewne różne. Kojarzy mi się kilka motywacji, na przykład to, że ktoś dostał komputer, który jest w domu, od wnuczka, laptop konkretnie i leży. Niepotrzebnie zresztą marnuje się ten komputer. Jest też chęć nawiązywania kontaktów z najbliższymi, którzy często są poza Olsztynem. Myślę tutaj o prostej drodze, jaką jest Skype, czy też poczta internetowa. Te zajęcia są na poziomie podstawowym. Czy żeby móc skorzystać z tych zajęć, trzeba być słuchaczem Centrum Seniora, czy jest może jakaś w cudzysłowie powiedzmy droga na skróty, wystarczy przyjść i zapytać? Co miesiąc, kiedy są plakaty rozwieszone w różnych miejscach, zgłaszają się nowe osoby. Jest to forma ciągle otwarta. Dzisiaj jest kilka nowych osób, z czego się cieszymy. Myślę, że będzie to dobry narybek na następne spotkania, które będą o innej tematyce. To pierwsze źródło kontaktu, internet, telefon do Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii? I poczta pantoflowa, która jest zawsze niezawodna. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv